Hej, w najbliższą sobotę odbędą się piąte urodziny stand-up tournament. Miazga, to już 5 lat, kurwa, kiedy to minęło w ogóle, jakaś padaka, robimy to już tak długo. Z tej okazji chcielibyśmy bardzo serdecznie Wam podziękować za to, że byliście z nami, bawiliście się z nami i poświęciliście nam swój czas. Miazga. Kurwa, to się nagrywa! Albo pytania adresów, czy masz problem? Przecież jak już zapytali, to na pewno masz problem. Przecież oni nie pytają z troski. Podchodzą gdzieś z adresy, pytają, masz jakiś problem, a ty na to... Tak, zastanawiam się nad pojęciem czasu. Czy czas był zanim świat powstał, czy wraz z nim? Czy na pewno czas nie może się cofnąć? A co stanie się, kiedy świat się skończy? Zastanawiamy też etyczny aspekt czasu w odniesieniu do wartości pieniądza. Oho, nie no, spoko. Ty, łysy, o co mu chodziło? Chyba mu zegarek zajebali. Gościem specjalnym na naszej imprezie będzie Abelard Giza, niesamowity człowiek i komik, który mógłby być naszą wtyczką Visis, ale wybrał inną ścieżkę kariery. No co za suchar! Miazga. Kobiety mają taką tendencję, że jak coś z sobą zrobiły, to podchodzą do chłopaka i... Co się we mnie zmieniło? Cholera, znowu zagrałem. Przytyła. Nie, nie byłaby taka szczęśliwa. Kolor włosów? Cycki. To bym zauważył. Jeszcze pozostaję w tym temacie. Geje nie kupują Nutelli. I to jest... I to nie jest żart, tylko to jest fakt. Dlaczego geje nie kupują Nutelli? Ponieważ producent Nutelli jest homofobem. Istnieje w necie coś takiego jak czarna lista produktów antygejowskich. Na tej liście wylądowała Nutella, dlatego geje nie kupują Nutelli, żeby nie wspierać homofobii. To pierwszy taki przypadek w historii, że geje rezygnują z kakao. Dziękujemy też wszystkim grupom stand-upowym w Polsce za świetną wspólną zabawę. Scenę hardkorowe, 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 hardkorowe. Mam nadzieję, że pozostaniemy tą jedną, piękną, polską, patologiczną rodziną stand-uperów. Ale generalnie to jest temat taki uniwersalny, bo jest znany wszystkim. Już małe dzieci uczą się o kacu, obserwując swoich rodziców. No chyba, że to dzieci z domu dziecka. One się tego nie mogą tak nauczyć. Ale one też nie mogą wielu innych rzeczy. Na przykład, kiedy molestuje je dorosły, nie mogą powiedzieć przestań, tato. Mogą powiedzieć przestań, ojcze. Ale nie tato. Ej, poważnie. O, jaki słodziak. O, jaki spokojny. Na stand-upach taki buńczuczny. A w łóżeczku taki spokojny. Oj, ojku, jojku. Ciśniemy to. Pozdrawiam. Trzymajcie się i do zobaczenia w sobotę. Miazga. Sam nie pamiętam, kiedy to się zaczęło. Trudne początki, klub Bunkier, potem inne lokale, teraz klub Dwa Światy.